Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Świlczy. Szanowni rodzice, drodzy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły. Nadeszła chwila, na którą czekaliście od początku września. Dzisiaj kończymy ten szczególny rok szkolny, który był pełen niespodzianek, wyzwań dla całej naszej społeczności szkolnej. Gratuluję wszystkim uczniom otrzymującym promocję do następnej, kolejnej klasy. Dziękuję Wam za wielki wysiłek i zaangażowanie w przeciągu całego roku szkolnego, zgłębianie tajników wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności. Gratuluję wszystkich wyników w nauce oraz sukcesów wielkich i małych. Wiem, że pracowaliście z całych sił, by rozwijać swoje umiejętności, wiedzę jak najlepiej. Odnosiliście sukcesy w wielu dziedzinach, co oznacza, iż Wasz potencjał i możliwości są nieocenione. Jestem przekonany, że w nowym roku szkolnym będziecie kontynuować dalszą drogę i kolejny rozwój naukowy, sportowy, spełniać swoje marzenie, pasje i będzie nam się bardzo dobrze współpracować. Absolwentom natomiast życzę wytrwałości w dążeniu do celu, którym jest ukończenie szkoły średniej. Kochani uczniowie, myślę, że przyszły rok również będzie rokiem szczególnym, wyjątkowym, ale obecny rok również był rokiem trudnym, pełnym wyzwań i myślę, że wszyscy wspólnie, również z kadrą pedagogiczną, z radą pedagogiczną, z całym środowiskiem szkolnym, na czele z Radą Rodziców, panem Grzegorzem Kapustą, panią Ewą Tron. Wszyscy, żeśmy sobie wszyscy poradzili. Dziękuję za to wszystko jeszcze raz. Szanowni rodzice, dziękuję przede wszystkim za współpracę, za wszelkie działania wspierające szkołę, za zrozumienie, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, za wszelkie zaangażowanie. Gronu pedagogicznemu oraz pracownikom szkoły dziękuję za włożony trud, za współpracę, za pracę, za podnoszenie jakości pracy szkoły, za wspólne podejmowanie decyzji, troszczenie się o tych najmłodszych, tych starszych, aby ten wynik nasz wspólny był bardzo dobry. Życzę wszystkim bezpiecznego, spokojnego i udanego wypoczynku, udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu. Szanowni Państwo, wójt gminy Świlcza, pan Dawid Choma przekazał do nas, do szkoły, do Państwa kilka słów i pozwolę sobie odczytać. Szanowny Panie Dyrektorze, drodzy nauczyciele, chciałbym podziękować Wam wszystkim za niestrudzoną pracę, cierpliwość i oddanie. To dzięki Wam uczniowie mogą nabywać wiedzę i rozwijać się w bezpiecznym środowisku oraz realizować swoje pasje. Dziękuję za trud wychowania i kształcenia młodego pokolenia naszej społeczności. Drodzy rodzice, dziękuję Wam za wsparcie, jakiego udzielacie swoim dzieciom oraz Szkole Podstawowej w Świlczy.
Wasza obecność, współpraca i zrozumienie są fundamentem sukcesów uczniów. Jesteście integralną częścią społeczności szkolnej i za to jestem Wam bardzo wdzięczny. Drodzy absolwenci, ósmoklasiści, przed Wami nowa, ekscytująca przygoda, szkoła średnia. To kolejny krok na drodze do dorosłości, pełen nowych wyzwań i możliwości. Wierzę, że będziecie kontynuować swoją naukę, podróż z takim samym zapałem i entuzjazmem, jakie pokazywaliście w szkole podstawowej w Świlczy. Drodzy uczniowie, życzę Wam i całej społeczności szkolnej dalszych sukcesów i powodzenia w realizacji zamierzonych celów oraz udanych i bezpiecznych wakacji spędzonych w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół. Z wyrazami szacunku wójt gminy Świlcza, pan Dawid Choma. Dziękujemy bardzo serdecznie panu wójtowi za tak ciepłe słowa. Ja również dziękuję, a teraz szanowni państwo, przejdziemy do kolejnego etapu naszej uroczystości. Ktoś z państwa chce zabrać głos? Szanowna dyrekcjo, zacne grono pedagogiczne, drodzy rodzice, zaproszeni goście, kochana młodzieży i wy, nasze dzieci. Nadszedł czas upragnionych, zasłużonych wakacji, waszego odpoczynku po ciężkiej, całorocznej pracy. Mimo że ten rok był krótszy, bo zaczął się troszkę później, kończy się wcześniej, ale i tak zasłużyliście na wasze upragnione wakacje. Z tego to miejsca, w imieniu rodziców naszych dzieci, chcemy wam, drodzy pedagodzy, podziękować za całoroczną opiekę nad naszymi dziećmi, za trud włożony w wychowanie naszych dzieci. Chcemy was również przeprosić w imieniu naszych dzieci za wszystkie przykrości, niedociągnięcia, które zostały wam wyrządzone, może nawet nieumyślnie, ale przypadkiem przez nasze dzieci. Mam nadzieję, że przebaczycie im to wszystko, a w dniu właśnie dzisiejszym chcemy wam życzyć, drodzy pedagodzy, spokojnych, udanych wakacji, wytchnienia, odpoczynku od codziennego zgiełku, a wam, kochane dzieci, życzyć bezpiecznych, spokojnych wakacji, co byście wszyscy mogli szczęśliwie, bezpiecznie wrócić we wrześniu do kolejnych klas. A dla absolwentów 8 klas życzę szczególnie na nowej drodze jakby życia sukcesów. Dostanie się do wymarzonych szkół, na nowe kierunki, żebyście w przyszłości mogli osiągnąć swoje wymarzone cele. A tego, czego się nie da opisać słowami, niech dopowiedzą kwiaty, które przekazujemy na ręce dyrekcji. Dziękuję. Szanowni państwo, pragnę podziękować jednemu z naszych nauczycieli, panu Cezaremu Zagajewskiemu, który opuszcza naszą szkołę, będzie pracował w innej szkole, tak najkrócej można powiedzieć, wraca do domu. W imieniu dyrektora szkoły, grona pedagogicznego, pracowników administracji, obsługi, rodziców oraz uczniów składam panu serdeczne podziękowania za fachowość, rzetelność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, powszechny takt, cierpliwość oraz bezgraniczne oddanie sprawom szkoły. Z uznaniem i szacunkiem odnoszę się do pana odpowiedzialności zawodowej, utożsamiania się ze szkołą i jej problemami. Życzę panu realizacji dalszych planów i zamierzeń wspieranych dobrym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją zawodowych dokonań oraz wszelkiej pomyślności
Panie Cezary, bardzo panu serdecznie dziękuję za te wszystkie lata współpracy, pracy. Wszystkim nam bardzo się dobrze z panem współpracowało, pracowało, ale no takie jest życie. Dzisiaj nadeszła ta chwila, kiedy pan również z nami się żegna i wszyscy jesteśmy panu bardzo serdecznie za to wdzięczni. Wszystkiego dobrego. Panie Cezary, w imieniu wójta gminy Świlcza, pana Dawida Chomy oraz mojej osoby wręczam panu nagrodę dyrektora szkoły. Już nie będę powtarzał za te lata, za współpracę, za dobre relacje z gronem nauczycielskim, z nauczycielami, z naszym całym środowiskiem szkolnym. Wszystkiego dobrego jeszcze raz życzę panu. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym również pragnę podziękować za pracę dwóm paniom z obsługi, które przechodzą na emeryturę. Bardzo serdecznie zapraszam panią Danutę Misiudę. Brawo dla pani Danuty. Zapraszam pani Danutę. W imieniu dyrektora szkoły pedagogicznego pracowników administracji obsługi, rodziców oraz uczniów składam pani serdeczne podziękowania za fachowość, rzetelność, odpowiedzialność i ostatnie lata pracy. Pani Danuciu, dziękuję bardzo. Czasami przez podziw, to się tak tyle ciężko, przez gardło i brak słów w imieniu wójta gminy Świlcza, pana Dawida Chomy oraz mojej nagrody dyrektora szkoły również pani wręczam i dziękuję. Szanowni Państwo, teraz już przechodzimy do dyplomów, wyróżnień. Bardzo serdecznie zapraszam Jakuba Batora po odebranie dyplomu
Zapraszam. Bartosz Budziwo. Zapraszam. Diana Busz. Zapraszam bardzo serdecznie Diana. Lena Tirt. Zapraszam. Bartłomiej Trzał. Aleksandra Giemza. Zapraszam. Szymon Grabiec. Paweł Gól. Jan Jurek. Szymon Kajzar. Michalina Kokoszka. Jan Lech. Zapraszam. Lena Liskowicz. Jakub Łopata. Zapraszam. Maria Łuksik. Jan Rybak. Mieszko Rzeszutek. Sebastian Słoninka. Zapraszam. Robert Sowa. Laura Szela.
skersając. Oliwier Zastawny. Rafał Zuba. Szanowni Państwo, dyplom wzorowego ucznia, klasa pierwsza A, zapraszam Oliwier Bator. Leon Brodzicki, zapraszam. Zuzanna Bucior, Sebastian Czajowski, Aleksandra Depa, Zuzanna Depa. Leon Duch. Maciej Furman. Bartosz Chytryk. Magdalena Godek. Ida Gołąb, Julia Kalandyk, Franciszek Kubicz, Agata Pruś, Zuzanna Depa. Państwo, list gratulacyjny pani Edyta i Oliwier Bator. Zapraszam. Jolancie i Hubertowi Brodzickim. List gratulacyjny. Zapraszam. Magdalenie i Łukaszowi Bucior. Anecie i Piotrowi Czajkowskim. Zapraszam serdecznie. Ewelinie i Sławomirowi Depom. Zapraszam. Agnieszce i Damianowi Depom. Anecie i Arkadiuszowi Duchom. Justynie i Witoldowi Furmanom. Zapraszam bardzo serdecznie. Małgorzacie i Maciejowi Pytrychom. Zapraszam.
Monice i Piotrowi Dotkom. Zapraszam. Pani Jagoda i Wojciech Gołąb. Zapraszam bardzo serdecznie. Pani Natalia i pan Sebastian Kubicz, zapraszam. Pani Lucja i Grzegorz Pruś, zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, podziękowanie dla pani Eweliny Depy za wsparcie, życzliwość i ofiarność okazane w naszej szkole. Zapraszam bardzo serdecznie. Pani Ewelina Depa. Zapraszam panią Małgorzatę Wydrych. Zapraszam panią Jolantę Brodzicką. Zapraszam panią Jagodę Gołąb. Dyplom wzorowego ucznia klasa pierwsza B, Hanna Jarząb. Zapraszam. Aleksandra Kulczyńska. Szymon Niemczak. Emilia Maślanka. Tymoteusz Kuriański. Hanna Przytuła. Kornelia Szpiew. Iga Witkowska. Maja Polko. Maja Smerska. Szanowni Państwo, list gratulacyjny. Pani Ilona i pan Kamil Bolno. Zapraszam bardzo serdecznie. Joanna i Damian Kuncicy. Zapraszam. Anna Jacek Jarząb. Zapraszam. Agnieszka i Piotr Kurjański. Pani Anna i pan Tomasz Maślanka. Zapraszam bardzo serdecznie.
Niemczech. Zapraszam. Małgorzata i pan Tomasz Przytuła. Zapraszamy. Zuzanna Waldemar-Witkowski. Zapraszam. Pani Katarzyna Borysowicz. Zapraszam. Pani Ewa Materna-Wojna. Pan Mateusz Wojna. Pani Zuzanna Witkowska. Pani Małgorzata Przybyła, pani Magdalena Podobińska, pani Paulina Jakubiak, zapraszamy. Dyplom wzorowego ucznia zapraszam Maja Bajek. Filip Bytnar, zapraszam. Jagoda Jarząb. Jagoda Kowaj. Zofia Kubik. Aleksandra Lech. Julia Niszcz, zapraszam. Tymon Osetkowski. Seweryn Paszczak, Mikołaj Pikuła, Eliza Kapaka, Zofia Żosowska. Zapraszam. Listy gratulacyjne pani Dorota Maciej-Bytnar. Zapraszam. Pani Aneta, pan Jacek Jarząb. Pani Iwona Sowa, Jerzy Kubik. Zapraszam. Pani Ewa, pan Krzysztof Lech. Zapraszam. Pani Anna, pan Grzegorz Liszcz. Małgorz, pani Małgorzata, pan Dominik Osetkowski. Zapraszam.
Pani Joanna Busz, zapraszam bardzo serdecznie. Podziękowanie za wsparcie i życzliwość dla szkoły. Zapraszam. Panią Iwonę Sowę, panią Małgorzatę Ostetkowską, panią Agnieszkę Paściak. Zapraszam bardzo serdecznie. Kasper Delika, zapraszam. Hubert Kotoronczyński. Nikodem Ziaja. Pani Ewelina i Wojciech Bialik. Zapraszam bardzo serdecznie. List gratulacyjny. Pani Jadwiga, pan Paweł Ziaja. Zapraszam bardzo serdecznie. Pani Elżbieta, pan Michał Podporączyński. Zapraszam. Pani Kamila, pan Dawid Ostrowski. Zapraszam. Pani Dorota, pan Rafał Nowak. Pani Anna, pan Michał Ciok. Zapraszam. Pani Justyna, pan Ariel Adamkiewicz. Zapraszamy. Pani Małgorzata, pan Sebastian Binduga. Zapraszamy. Pani Małgorzata Binduga, zapraszam.
Weronika Liszcz. Zapraszam bardzo serdecznie. Tomasz Witkowski. Łukasz Łoboda. Oliwia Duch. Iga Bolesowicz, zapraszam. Gabriela Lachowska. Karol Pasowicz. Piotr Stawicz. Karolina Słonimka. Pani Barbara Piotrłowoda, zapraszam bardzo serdecznie. List gratulacyjny. Pani Aneta, pan Arkadiusz Tu, zapraszam. Pani Anna, pan Grzegorz Liszcz, zapraszam. Pani Katarzyna, pan Wiktor Bolesowicz, zapraszam. Pani Monika, pan Łukasz Pasowicz, zapraszam. Pani Zuzanna, pan Waldemar Kostcy, zapraszam. Pan Tomasz Buczkowski, zapraszam. Dyplom wzorowego ucznia, klasa trzecia B, Kasper Budziwów, zapraszam. Filip Dziok. Liliana Kołon. Aleksandra Hałon. Lidia Inglot. Jan Kłeczek. Aleksandra Nispoń. Nikodem Kot. Laura Kubicz. Olivia Socha. Michał Stępniowski. Listy gratulacyjne. Pani Edyta Tomasz Budziwów, zapraszam. Lucyna Jacek Ciok.
Martin Hauer, zapraszam. Pani Paulina, pan Daniel Ingot, zapraszam. Anna Palostyka. Pani Monika, pan Paweł Nisko. Pani Sylwia, pan Damian Kłeczek, zapraszam. Katarzyna Łukasz Zawiśla. Sabina Mateusz Zięba. Zapraszam. Panią Lucynę Ciok zapraszam bardzo serdecznie. Podziękowanie. Pani Anna Styka. Pani Dominika Misiuda. Przepraszam, Danuta Misiuda. Pani Iwona Stępniowska, zapraszam. Pani Lenna Depasając. Pani Katarzyna Zawiśla, zapraszam serdecznie. Świadectwa z wyróżnieniem klasa czwarta Szymon Stęc, zapraszam. Leon Adam Litwa. Julia Anna Dorzańska. Cyprian Bulak, zapraszam serdecznie. Podziękowanie dla pana Łukasza Lipy. Zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszam pana Sylwestra Stykę. Pani Agnieszka Wojciechowska. Justyna i Bogdan Dobrzański. Zapraszam. Katarzyna Rafał Stępc, zapraszam. Świadectwa z wyróżnieniem klasa czwarta B. Zapraszam Aleksandra Adamkiewicz. Pola Bruchnicka. Emil Kusza. Franciszek Jakubowski. Emilia Rałowska. Nikodem Sanek.
Klara Szok. Natalia Boros. Dziękowanie dla pani Pauliny Ciebiery, zapraszam. Dla pani Sylwii Gierzy, dla pani Anny Gól i dla pani Anny Kol. Zapraszam. Klasa piąta. Asia Westra z wyróżnieniem, z paskiem Lila Bilo, zapraszam. Amelia Kasuła. Milena Kikuła. Klaudia Socha. Karol Tron. Sabina Dariusz-Socha, zapraszam do listy gratulacyjnej dla państwa. Aneta Dawid-Kaszuba, listy gratulacyjny, zapraszam. Beata Marcin-Tron, zapraszam. Ewa Damian-Tron, zapraszam. Świadectwa z wyróżnieniem Wiktor Wciąg, zapraszam. Antoni Kulman. Tomasz Jakubowski. Bartłomiej Kapusta. Jan Kereskiewicz. Pani Małgorzata, pan Sławomir Wciąg, list gratulacyjny. Zapraszam bardzo serdecznie do odbiór. Justyna Witold-Furman, zapraszam. Magdalena Grzegorz-Kapusta, zapraszam.
Alina Adam Tereśkiewicz, zapraszam. Małgorzata Sławomir Ciok, również zapraszam. Pani Dorota Maj, zapraszam serdecznie. Klasa szósta A, Olivia Barley, zapraszam. Liliana Bond, Blanka Rudnicka, Jakub Komenda, Sebastian Liść, Natalia Ruszała. Antoni Rybak, zapraszam. Paweł Skrzytek. I z Dubiańsku. Ja mam na Sebastian Brudnik, zapraszam. Małgorzata Marcin Rybak, zapraszam, listy gratulacyjne. Ewelina Kampaniel Komenda, zapraszam. Monika Rapopon, zapraszam. Pani Monika Pizło, podziękowanie, zapraszam. Pani Anna Ruszała, pani Ewa Tron. Pani Marta Bratek, zapraszam. Świadectwo z wyróżnieniem, klasa 6B. Emilia Bator, zapraszam. Kamila Ben. Wiktoria Belika. Przemysław Gocno. Amelia Lęczna, Tomasz Sieradzki, Wojciech Rybniowski, Julia Tabaka, Sawery Bartosz, Sandra Dziemba.
Przysięba, zapraszam. Pani Karolina Pawłowska. Klasa siódma, a świadectwa z wyróżnieniem Filip Bator. Zapraszam bardzo serdecznie. Dyplom za wysokie wyniki w nauce dla Przemysława Boryło. Gratuluję bardzo serdecznie. List gratulacyjny dla pana Macieja Boryło od wychowawcy. Również gratuluję. I również dla pani Anety Boryło. Dziękuję serdecznie. Iga Tejnowiec, zapraszam. Nikola Dobrzańska. Jakub Nitkoń. Nikodem Mostokowski. Nikodem Osobowski, Antoni Głok, Jakub Sztumer. Alicja Bielińska. Natalia Augustyn, zapraszam. Szymon Kopiczak. Emilia Kula. Julia Litwin. Zuzanna Pikowa. Zapraszam. List gratulacyjny pani Anna Tomasz-Kopiczak. Zapraszam. Katarzyna Tomasz-Kula. Zapraszam rodziców Zuzanny Piwody, list gratulacyjny. Zapraszam bardzo serdecznie. Pani Dorota Nowa, podziękowanie zapraszam. Pani Katarzyna Felon. Pani Justyna Kurman, zapraszam. Pani Anna Jędryk, zapraszam. Klasa ósma, a świadectwa z wyróżnieniem z paskiem Maciej Żańczak. Zapraszam.
zapraszam, podziękowanie. Maksymilian Komenka, zapraszam. Aleksandra Tom. Joanna Dór, zapraszam. Julia Kowalska. Szymon Ruszała. Wiktoria Wojtuszewska. Pani Aneta Piotr-Czajowski, gratulacyjny, zapraszam. Pani Karina Nerekomenda. Pani Ewa Damian-Kron, zapraszam. Podziękowanie dla pani Ewy Tron. Pani Ewelina Rzucidło, zapraszam. Pani Łucja Bruś. Pani Katarzyna Kowalska. Najlepszy sportowiec roku w naszej szkole za wyniki, za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. Dyplom i puchar otrzymuje Kacper Miłek. Zapraszamy Kacpra. Wśród dziewcząt najlepsza okazała się Aneta Pruś. Zapraszamy Anetę.
za wzorową postawę oraz stosowanie zasad kodeksu w szkole i życiu codziennym uczennica klasy 6B Wiktoria Delika otrzymuje tytuł ucznia Fair Play. Zapraszamy Wiktorię. Za wzorową postawę w szkole i życiu codziennym oraz za 100% frekwencję w roku szkolnym 2023-2024 uczennica klasy 7A Nikola Dobrzańska otrzymuje zaszczytny tytuł ucznia roku. Zapraszamy. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo serdecznie za przybycie. Jeszcze raz życzę wypoczynku i wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia we wrześniu. Ważność. Sztandar szkoły wyprowadzić. Spocznij. Proszę o rozejście się do klas na spotkania z wychowawcami.